Okej, okay, witam ponownie w Thief Daily Shadows. 2, 3, raz, 2, 3, raz, hop, dobra. Mamy udać się... Mamy udać się dokąd? Do Starodali. Czyli... tak... Spróbujemy wymienić się z tym... skrytobójcą. Lepiej mi skręci. Nie bardzo. Może spróbujemy tędy? A, może nie. Może lepiej pójdźmy tu. Trochę podpuszczę sobie. Okej. Teraz tu się schowamy i za chwilę się z nim wymienimy normalnie, bo on pójdzie tam dalej, a my sobie tu przejdziemy. Okej. Dobra, i idziemy do przodu. Musimy uważać na strażnika, bo niestety strażnik również nas będzie bił. Dobra. Możemy tu przebiec. Tu coś jest. A, możemy zobaczyć. Coś okradniemy. Dwie strzały, to jest... Interes... Nie muszę odprowadzać pieniędzy, nikt o niczym nie wie. No, pewnie. Nowa notatka. Co wieczór? No właśnie. Co sobie możemy ukraść coś? No ale w sumie nie ma sensu. Mamy tyle kasy, że... Nawet teraz tego nie wydaje, tak naprawdę. Tu jest sklep? Czy mi się wydaje? Wydaje mi się, że jest tutaj sklep, tylko możliwe, że ten kogoś nas zauważy. Zobaczymy, co tu jest. Welcome, welcome. Step into my store. I call it Carmen's Place. Because that's me. I'm Carmen. Mamy dużo kasy. The Hammerites think I sell ladies' undergarments or something. No to sobie też weźmiemy. Gazowymi również można gasić pochodnie. A, dobra. Teraz on pójdzie tam. My sobie tu przebiegniemy i wszystko jest w porządku. Okej, okay. Przechodzimy do Starodali, do Starodalów. This is Aldale, one of the richest districts of the city, where high society types take strolls in the park or visit the museum with all their leisure time. Every thief in town knows there's plenty of wealth and baubles to be stolen among the opulents. Only a few know how to get at it. But I've got other things on my mind. It's not enough that every keeper in the city is trying to kill me. But now there's a mysterious old woman after me as well. So I've come to Aldale to find Inspector Drept. From what I've heard, he's obsessed with the fable of a murderous hag, and I'm sure there's a connection. I hope he has a lead for me, because if he doesn't, then I'm at a dead end. Okay. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, hop. Dobra. Jak pamiętacie, jak byliśmy u młodzieżców, to... Natrafiliśmy na taką notatkę u Drepta właśnie w biurze, że jego przyjaciółka zginęła i że widział jakąś wiedźmę. I właśnie teraz to jest... Teraz to jest właśnie to, do czego tak jakby zmierzamy z fabułą, żeby dowiedzieć się, o co z tym chodziło. A to była tylko taka jakby wskazówka taka. Dla tych, którzy są uważni. W sensie, którzy śledzą w jakiś sposób fabułę. To jest strażnik. Mogę przypadkiem koło niego nie przejść. Ale tam jest biuro inspektora Drepta, o ile się nie mylę. Nie wiem, gdzie jestem. Wszedłem.
Tu chyba? Aha, tu jest ten, tu jest biuro inspektora. Tylko nie wiem, jak mam koło tego przejść niezauważonym. Nie będzie to najprostsze zadanie. Może pójdziemy naokoło, chociaż... Nie wiem, spróbuję. Może jest napruty, to nie zauważy. Zgaszę. Bloody hell! Where are you? I hear you plain as day. I see you. No nie, dobra, to musimy wczytać. Okej. Dobra. No jak widzimy, niestety on nie da za wygraną. Pójdziemy może naokoło, będzie bezpieczniej, możemy. A! On go tu zawoła i sobie pójdzie. Dobra. Dobra, on sobie idzie tam. Dobra, on sobie pójdzie. I my w tym czasie... On idzie dalej. O kurde. Trochę hałasu narobiłem. Dobra. Sprzedamy wszystko. Dobra. Spróbujemy teraz przebiec. Wiedział czy nie? Dobra, może wczytam. Okej. Okay. Zgasimy może te pochodnie. Dobra. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, hop. Dobra. Nie podoba mi się to, że on tu stoi. Nie powinno go tu być. Strasznie przeszkadza. Dobra, może teraz uda nam się przejść za plecami. A jeszcze czekajmy, bo oni czasem mają to do siebie, że się odwracają. Niespodziewanie. Dobra, musimy do tego okna podejść. Okej. I tutaj będzie cutscenka. This place hath nothing of value for thee to steal. I'm more interested in those papers of yours. If they can tell me anything about a crone that talks to statues. Thou hast seen the hag? Not just seen. She tried to kill me, but I hear you've been trailing her for years. Yea, I hath followed her trail, but it hath not been clear. I hath even doubted anon that her crimes were more than my own imaginings. That thou hast seen her as well. 'Twas in my boyhood, in the orphanage known as the Shalebridge Cradle, that I spied her. I didst play at a game with mine friend, and I was hidden, and my friend sought me. Then a hag, a bent and evil apparition, came from the darkness, near enough to touch, and my friend did scream. But I was a child. Afraid. And then, 'twas over. The orphanage grew a dark and haunted place, and now none dare enter. When came I to mine manhood, and was saved by the order of the hammer, I sought the hag again. The hag wears death about her as a cloak. Some who meet her doth vanish, others perish with bloody work done upon their bodies. There are hints spoken of creatures made of stone. And ever the tale of a hag, a bent old woman, ever old, but growing no older, in a span that hath taken me from boyhood to mine own age. Can you tell me how to find her? She finds her prey now in Aldale. But 'twas in Shalebridge her murders didst begin. Seekest thou a start upon her trail there? 'Tis the only place I hath e'er spied her for certain, but I dare never return to that place. That's a good place to start looking. I have no interest in being the latest in her string of murders. Okej. Czyli jak widzimy, teraz mamy zadanie. Co sobie możemy przejść na szczęście? Bo mamy dobre stosunki z poganami. Jak pamiętacie, przyjazne i z młotami też przyjazne. Także wszystko jest w jak najlepszym porządku.
sobie przejdziemy naokoło. Dobra. Jakoś tak. Coś mówiłem, ale zapomniałem. Zgubiłem się na dodatek. O. Tu. Nie wiem, co to robi. To chyba leczy. Ta fontanna. Tu coś leży. 12, 5 zginął w szydokach, mototułki. Przy pomocy stokrotka. Mam tam jakieś statystyki pewnie są. No tam chyba nie możemy wejść, bo się utopimy. Dobra. Tu jest wyjście z drugiej strony, jak się nie mylę. Czyli jesteśmy... nie wiem gdzie. Save. My teraz musimy iść... Well, of course they died, Amanda, old girl. The two of them didn't have half a brain between them. Exactly my point, Zachary. Musimy iść do starej dzielnicy, do... Look, he's in the street. Wczytujemy. Okej. Okay. W sumie bez sensu ten save, bo... 2, 3, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, Well, of course they died, Amanda, old girl. The two of them didn't have half a brain between them. Exactly my point, Zachary. The mother... Teraz musimy uważać na tego. Teraz musimy iść do starej dzielnicy, do przytuliska. Sierocińca. Czy możemy tu przejść? Nie bardzo. Musimy się z nim tu wyminąć. Dobra. W ten sposób. Tam coś jest. Aha, pompownia. Kanały, kanały, kanały. Pewnie jesteśmy tu. Na pewno jesteśmy tu, bo tu jest muzeum, tu przeszliśmy, tu jest pompownia. To nie jak tam wejść. Teraz chyba nie możemy. Chyba, że możemy. Ale ja nie wiem jak. Tam można jakoś przejść. Tam coś jest. Tu. Dobra, musimy tu przejść przez rynek. Żeby wrócić do starej dzielnicy i rozpocząć kolejne zadanie w przytulisku. Rynek w Starodalach. Jemu zwiniemy sakiewkę. But why? Why? I can't even get into my own shop. Yeah, about that. See, I decided it ain't your shop no more. It's mine. Can't do that. I'll go to the city. To w sumie nieistotne. Nie chce mi się tam słuchać tego do końca. Dobra, wracamy do starej dzielnicy. Okej. Okay. 2, 3, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, hop. Dobra. On tutaj nadal jest striggerowany. Możemy mieć ciężko go wymanewrować za chwilę. O, dobra, udało się. Jakoś dziwnie stanął. Dobra, czy mamy tu gdzieś zaznaczone... czy to na pewno jest w starej dzielnicy? Gdzie jest to przytulisko? W starej dzielnicy obok bramy doków, okej. Okay. Dobra, także idziemy tam. Czyli musimy tu przejść. O, tam się gonią. O, łomatko. Obok bramy doków. No to teraz musimy znaleźć. Tu jest brama do doków. Nie, do skalnego. Boże. Nie tu, zupełnie nie tu. Tam do przodu. Przecież. Pomyliło mi się. O. Uwaga. Dobrze, ciągnęła jednego strażnika. Także możemy na spokojności iść tam. Tu jest motodzieżca, on nas nie zaatakuje. Możemy go okraść. A nie wiem, czy teraz nie... Przeszkadzasz mi. Jesteś niegrzeczny. Dobra. A tu coś leży. A, drogi panie, zawarcia umowy. O, to ciekawe. Budynek jest przeklęty i co najmniej nawiedzony, to też... Nie odważył się zbliżyć. Nie pamięta pan pożaru. Śmiem twierdzić, że zamieszane siły nieczysta. Potwierdzając
to również nieliczni ocaleni. I mamy jeszcze wypadek jednego Wallkrampa, który, czym jestem przekonany, nigdy nie zawarł znajomości z osobistością pańskiego pokroju, ale był przyzwoitym jego mościem. Założę się, że spędzi noc w tym miejscu. No cóż, minęło już 9 lat, a tego kogoś nie widziano. Bardzo mi przykro, ale nie możemy panu pomóc. By jednak miał pan jakieś niezwykłe zlecenia związane z swoim domostwem, może pan liczyć na Rakita i synów. To coś jest, widzicie? To ciekawe w sumie. Ciekawe, zejdziemy jeszcze tam, zanim pójdziemy niżej. Łomatko, zepsułem. Nie wiem za bardzo, po co ta pochodnia. Tu jest światełko. Aha. To takie po prostu przejście. Trochę bezużyteczne, ale okej. No dobra. Przytulisko przedmościa. The Shale Bridge Cradle. It used to be an insane asylum, and before that, it was an orphanage. One night a fire started, no one knows how, and after that, they left the place abandoned. If there's a way to cram more misery into one building's history, I can't think of it. I'm here to learn about the old woman who attacked me in the Keeper compound. Drept said he saw the hag here at the orphanage long ago, when his childhood friend was murdered. He's never dared to come back, but I don't think I have much choice. It's a thin lead, but it's all I have left. I've never robbed an orphanage before, and I can't say I'm looking forward to this visit. There's no telling what I'll find inside. I'm used to the dark, but this feels like a house with bad dreams. Tak. Dobrze powiedział. Oczywiście ekspert. Chociaż w sumie nie chcę rabować, mówił, to może zaraz zagramy na łatwy. Nie. Ekspert. Zadania. Więcej informacji plus złoto. No dobra. Dobry ekwipunek. Tak więc rozpoczynamy.